pojechałem. Chyba trochę nie tak. Dla wysiadających tutaj jest, a dla wsiadających gdzie jest? W takim razie tam. Czego wybiegacie, ludzie? Ja sam się gubię. Dobry, witajcie w 1 listopada. Witajcie 1 listopada 2023 w Dzienniku Kierowcy. Czas rozpocząć dzisiejszy dzień. Zobaczcie, jaka piękna pogoda, a jeszcze godzinę temu było pochmurno i brzydko. Wszystko wskazywało na to, że będzie deszczowo i brzydko dzisiaj, a tu tymczasem taka oto niespodzianka. Sam nie wiem, czy lepiej jakby była taka pogoda jak jest, czy jakby było pochmurno, bo sami wiecie, że jak ładna pogoda, to ludziom się bardziej szwendacz włącza i ludzie będą się szwendać. Za to, gdyby było brzydko, no to wiadomo, każdy by tylko jak najszybciej chciał skorzystać z okazji, przejechać się na cmentarz, postawić znicz tam, chwilę pobyć i zaraz wracać z powrotem. Z dwojga złego zobaczymy, jak to będzie. Jedziemy do pracy. Wyjazd mam 8:49, jak się nie mylę. Jest godzina 8:15. Trochę może za wcześnie, ale wiecie, wyjazd z bazy, trzeba odpalić furę. Mam nadzieję, że tam wszystko będzie sprawne. Tego zawsze się boję. No to wiecie, jak zmiennik jeździ z rana, a ja potem tylko przychodzę do pracy, no to przeważnie już wszystko jest odpalone, już jest wszystko, wiecie, funkcjonuje jak należy. A kiedy wyjeżdża się z zajezdni, no to wszystko trzeba samemu odpalić, no i to musi zadziałać. No a czasami to wymaga czasu, więc lepiej zajechać wcześniej niż później nie mieć czasu na takie zabiegi. Dzisiaj linia cmentarna, tak jak już chyba wiadomo, od wczoraj, od ostatniego odcinka. Zobaczcie, jaki mały ruch. To takie tylko pozory z rana. Tym bardziej, że no tutaj wiadomo, nie ma cmentarza nigdzie w pobliżu, więc tutaj ruch jest niewielki. Ale zobaczycie, co się będzie działo na Wasilkowskiej, na Raginisa, tam w okolicy cmentarzy. Już od samego rana na pewno będą korki. Chociażby z tego powodu, że pogoda się zmieniła. Jest o wiele ładniej niż było z rana. Niektórzy planują z samego rana wyjechać i dlatego może być ciasno. Linia cmentarna C1, będziemy jeździć z dworca PKS ze stanowiska numer 1, nie numer 4, numer 4 stanowiska, wczoraj coś mówiłem, ale to jest numer 4, na stanowisku numer 4 to się wysadza pasażerów ostatnich, a wyrusza się ze stanowiska numer 1, czyli z dworca PKS ze stanowiska numer 1 będziemy jeździć na ulicę Trawiastą. Z tym, że tak naprawdę to będzie nie na ulicę Trawiastą, tylko będzie z dworca na dworzec, bo tam na Trawiastej co prawda to jako niby przystanek końcowy, ale tak naprawdę to jest tylko przelotowy przystanek i stamtąd jedziemy dalej przez Kolbego, wracamy i Wysockiego koło cmentarza miejskiego, cmentarza prawosławnego. Czyli tak naprawdę najgorsza chyba linia z tego względu, że obsługuje 3 cmentarze. Tak naprawdę po drodze. Bo cmentarz Farny, później cmentarz miejski i cmentarz prawosławny. Czyli 3 cmentarze na swojej drodze. Więc tam może być największy ruch. Jedziemy do zajezdni. Mam nadzieję, że naszą furą dzisiaj jeździmy. I też mam nadzieję, że jeśli naszą furą, to nasza fura się nas nie zawiedzie. Znaczy mnie nie zawiedzie. Bo zmiennika dzisiaj nie ma. Zatem jedziemy i ja już się odezwę z miejsca dowodzenia, jak już się zainstaluję i będę gotowy działać. C8 gotowa.
Czekajcie, mikrofon podepnę, żeby coś mówić do was. No to witam już z miejsca dowodzenia. Kto mi ukradł szmatkę? Jest. Witam z miejsca dowodzenia. Jestem już na stanowisku roboczym. Jak widzicie, tam szykuje się kapena na linię C8. Jedna już pojechała. Stoi przed, chyba tam przed wyjazdem. No, ja dzisiaj wychodzi na to, że jako pierwszy wyjeżdżam na linię C1, wyobraźcie sobie. Jako pierwszy dzisiaj wyjeżdżam. Mam wyjazd 8.54. Cicho tam. 8.54 mam wyjazd. Także dosłownie za chwilę będziemy wyjeżdżać. Ja tam wyjadę sobie wcześniej, żeby później nie było problemów. Najwyżej sobie postoję na dworcu, co mi szkodzi. O, jestem przygotowany już chyba do pracy. Oczywiście w wozie trochę zimno, ale zaraz włączymy ogrzewanko. Tylko najpierw niech ono zacznie działać. Jest, jeszcze zobaczymy, czy hamulce nie blokują przynajmniej. No, wygląda na to, że chyba nie blokują. No, także wyruszamy za chwilę, moi drodzy. Przed nami do zrobienia dzisiaj, ojej, ojej, ojej. Jak patrzę, to aż mnie przerażenie bierze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć kółek. Jeszcze tyle to nie miałem w swojej historii chyba. Ale jak zobaczyłem rozkład kapeny, w kapenie na linii C8, ile tam jest kółek do zrobienia, to tylko, że tam... Nie, tam w sumie dużo więcej kółek nie ma, tylko tam chyba dłuższe przerwy są między przejazdami. Taka ciekawostka. Także co? Spotkamy się już z trasy, nie? Jak będziemy jechać. Ciekawe, czy biała dama dzisiaj wyjedzie. Pasowałaby, nie? Taka na cmentarną linię. Ale ona tylko dwójkę obsługuje. No, to mogłaby na dwójce jeździć. A co by przeszkadzało? No to wyjechaliśmy już z zajezdni. Słuchajcie, trochę źle pojechałem. Muszę się przyznać do błędu. Bo okazuje się, że już jest od dzisiaj otwarta prawdopodobnie ulica Łomżyńska i Bohaterów Monte Cassino. Jest normalnie przejazd. Ja spodziewałem się, że nawet nie spojrzałem na trasę, którędy mam wyjechać, dojechać do centrum przydworcowego. No i z tego, co tu wyczytałem, to powinienem jechać Łomżyńską i Bohaterów Monte Cassino. A ja tymczasem pojechałem sobie tak, jak myślałem, że będę jechał, no bo wszystkie autobusy przecież tędy jeździły. Czyli tutaj w lewo zaraz skręcimy na ulicę Wyszyńskiego. No ale mam nadzieję, że tędy też przejadę, nie? O, i jesteśmy już na trasie. A właściwie jeszcze nie jesteśmy, zaraz będziemy, bo tak naprawdę z tej ulicy z prawej, czyli z Sosnowskiego, to jest chyba ulica, będziemy wyjeżdżać, jadąc z cmentarza i będziemy włączać się tutaj, znaczy włączać, jechać w stronę dworca. My teraz jedziemy na dworzec, stamtąd będziemy zaczynać jazdę. Kuźwa, gdzie ja pojechałem? Chyba trochę nie tak. Jechać dookoła ostatnim tym przejazdem. Tędy. Przystanek dla wysiadających jest tutaj, po lewej stronie. A my zaczynamy z przystanku dla wsiadających, czyli tutaj. Tu jest przystanek dla wsiadających chyba, tak? No to wygląda. Dla wysiadających tutaj jest. A dla wsiadających gdzie jest? W takim razie tam. No to jedziemy tam.
Dlatego wybiegacie, ludzie, ja sam się gubię. I tutaj teraz wjeżdżamy i stąd będzie odjazd. Dobrze. Wszystko jasne. O, i powinniśmy już wyjechać. No to wyruszamy w takim razie na trasę. Z małym opóźnieniem, ale tu jeszcze pani się dopytywała, jak ma dojechać, więc trzeba było rozwiązać problemy. No i jedziemy. Na razie jedziemy tak jak linia 27 i 23. Chociaż teraz to już 23 tędy nie będzie jeździć. Teraz linia 27 tylko już tutaj zostanie, no bo skoro otwarta jest ulica Bohaterów Monte Cassino. No to już 23 wróci na swoją trasę, chyba starą. Jest godzina 9, więc na razie jest mały ruch. Przejazd nie będzie problemem. Zobaczymy, jak będzie później. No, zobaczymy jeszcze, co się dzieje pod cmentarzem. Teraz będziemy skręcać w ulicę Sosnowskiego. Kurde, ogrzewanie jeszcze nie ruszyło. Silnik zimny. Znaczy już się trochę rozgrzał, ale jeszcze nie na tyle, żeby puścić nam to ogrzewanie. No, ale zaraz powinno wszystko ruszyć. Jedziemy w stronę ulicy Sosnowskiego, dalej na plac zgromadzeń. Przez Kalinowskiego, Malmeda. No a potem to już będziecie wiedzieli, koło Raginica już jak stałą trasą. Tam miała końcowy. Teraz jest inaczej. Zrobili centrum przesiadkowe na przy dworcu, więc trzeba to wykorzystać, potencjał. Szkoda, żeby się marnował taki piękny plac, nie? Przy Teatrze Lalek powinniśmy być 9:06. No to mamy minutkę spóźnienia. To nic. Minutek będzie znacznie więcej, pewnie jeszcze później. No, powoli zaczyna ciepłym dmuchać w końcu. Jest przystanek ten sam co dziesiątki. Przystanek Teatr Lalek. Cmentarza, tym coraz więcej ludzi. I plac NZS, gdzie wcześniej, o tutaj ile ludzi, bo wszyscy pewnie poprzychodzili na plac NZS, myśląc, że stąd wyjeżdża autobus. A tymczasem autobus jedzie z dworca.
sporo, sporo, o wiele więcej ludzi niż wcześniej. No i dalej polecimy Liniarskiego, Malmeda i do Sienkiewicza, tak jak dwójka. Największy ruch. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Będzie się zmieniać co godzinę praktycznie, bo mniej więcej co godzinę będziemy na cmentarzu. Więc będziemy co godzinę mogli zaobserwować, jak się zmienia ruch przy cmentarzu. No i jest taki mały problemik, bo okazało się, że zmienili przystanek końcowy z placu NZS na centrum przydworcowe, ale tablica na zewnątrz niestety nie została zmieniona. I kiedy wbijam na pikselu kierunek centrum przedworcowe, to mi na zewnątrz wywala plac NZS. I będzie trochę ludzi w błąd wprowadzać niestety. Nie mam na to wpływu. Także niestety choroby wieku dziecięcego wychodzą. Chociaż w zeszłym roku jeszcze linia dojeżdżała tylko do placu NZS. W tym roku jeździmy już do dworca. I stąd ta cała, stąd te zamieszanie. No i teraz niestety jedziemy nie na centrum, na plac NZS, tylko na centrum przydworcowe. Teraz będzie właśnie problem, bo niektórzy będą myśleli, że ja tu na placu NZS ich wysadzę. A tymczasem ja przecież nie będę tutaj się zatrzymywał, bo następny przystanek jest Opera i Filharmonia Podlaska. Czyli dopiero za ulicą, czy tam na ulicy Kalinowskiego, tak? Zawsze mi się to myli z ulicą Kilińskiego. Chłopaki chyba z cmentarza wracają w stanie wskazującym. Lecimy teraz z powrotem na centrum przydworcowe. Szkoda tylko, że kierunek zły wyświetla. Przydałaby się taka kartka z przodu naklejana. Centrum przydworcowe. Wtedy by można było naklejać, że jedziemy właśnie tam, tylko wtedy by też u góry by pokazywało plac NZS, na dole na kartce by było napisane centrum przydworcowe i też by było zamieszanie, ale przynajmniej informacja jakaś by była. No zobaczymy, może mi dostarczą taką kartkę, co tam dyspozytor wymyśli. Najpierw jedziemy wysadzić pasażerów. A potem będziemy pakować. Ale fajnie to porobili teraz. Się jaram jak młody. Po prostu fajnie. Co tu dużo mówić. Tu jest przystanek dla wysiadających.
tylko że w dniu dzisiejszym, jak wszyscy będziemy mieli przerwę, to tak się zastanawiam, gdzie my tam wszyscy się pomieścimy z tym staniem. No i widzę, że druga C1 jedzie z miasta i też mu wyświetla plac NZS, ale z kolei w C3 wyświetla centrum przydworcowe. Czyli trochę będzie rozbieżności niestety, jeśli chodzi o tablicę. To nie tylko u mnie, tylko patrzę, że i w innych autobusach też tak jest. Chłopaki polują na autobusy. A kurde. Strzelają do mnie normalnie z tych, z obiektywów. Lecimy na cmentarz. 10.07 mamy odjazd Ryskiej, czyli jesteśmy punktualnie. Dzisiaj wyłączone są e-karty, tak zwane. Te komputerki, które nam podpowiadają co i jak. I trochę trzeba samemu obserwować czas. No ale to nie problem. Na razie delikatnie, jeśli chodzi o ludzi, nie ma jakoś specjalnie dużo. Zobaczcie, całe miasto, centrum puste, a tutaj im bliżej cmentarza, tym większy ruch się robi. Już koreczek coraz większy. Część auta, kurde, tutaj śmiesznie zrobione, bo trochę wbrew prawom, tym przepisom tutaj można jeździć, bo skręcać tak. To, że policja pilnuje pieszych, bo tu by była masakra, żeby oni sami chodzili. Mam nadzieję, że tak będzie przez cały dzień, a nie tylko teraz z rana, kiedy jeszcze świeże siły do pracy. Obwarzanki, cukierki, standardowo. Jest okazja, żeby sobie coś też kupić do jedzenia. I na słodko, i na słono. Trzeba powoli, bez pośpiechu, bo problemów można sobie narobić. Ktoś wyskoczy gdzieś ze samochodu. Tak jak mówiłem, na razie więcej ludzi jedzie do cmentarza, bo zobaczcie, widać ewidentnie, że mało kto czeka na odjazd. Tutaj to będzie problem z tymi, którzy tutaj chcą zaparkować. Oni będą spowalniać tutaj ruch, tak jak teraz widać przede mną. Tak zwani szukacze miejsca parkingowego. Będą stać i blokować. Tutaj piesi będą teraz spacerować. Cały czas. Tam
przejściu moim zdaniem, gdzie ten skręt w prawo, w lewo jest, bo inaczej to tam będą ludzie przeszkadzać. Zobaczymy, jak to dalej będzie się rozwijać. No, tu już znacznie więcej ludzi wracających. Z tyłu jeszcze jeden autobus, trzeba parkować jak najbliżej z przodu. No i lecimy dalej za chwilę. Dzisiaj to nawet opustoszałe parkingi na Malmeda i na Białówny. Zobaczcie, wszystko przerzedzone. No my jedziemy kolejnym kursem na dworzec PKS, ale według tablicy to na plac NZS. Znowu błędnie, ale na wszystkich przystankach jest wyświetlane, że jedziemy na dworzec. Zauważyłem, że przez to, nie wiem czy to przez to, że wyświetla się tylko plac NZS, a nie na przykład dworzec PKS. Większość ludzi wysiada w okolice placu NZS. Nikt dalej nie jedzie tutaj w stronę dworca, więc coś tu trochę śmiesznie to wygląda. Może dlatego, że no bo w sumie tutaj dalej, no chociaż nie, no tutaj ludzie stąd też jadą. Przecież jak jadę na cmentarz, to ludzie wsiadają nawet na Wyszyńskiego przecież. No ale jak na razie jeszcze chyba nikt ze mną nie dojechał tutaj. Jak na razie nikt ze mną tu nie dojechał. No za to będzie ktoś wsiadał, nie wiadomo po co. Minęła 11, 6 minut temu. I to jest chyba ten moment, kiedy już grafik, a właściwie nie grafik, tylko rozkład przestanie chyba mieć znaczenie. Bo się zaczynają korki. Tak jak z rana się fajnie jeździło, tak teraz już będziemy tylko i wyłącznie stać w korku. Bo już tutaj zaczyna się Meksyk. Zamiast samochody jechać lewym pasem, udostępnić prawy pas dla autobusów, to wszyscy jadą prawym pasem. I na dodatek wszyscy będą szukać miejsca do parkowania przy cmentarzu. Więc już organizacja powoli się rozsypała. No tak było fajnie do tej pory. No i teraz pani będzie z prawej na lewą jeździć. Nie może pani prosto jechać, jak ma pani wolną drogę. Trzeba sobie pokomplikować. Także teraz już będziemy jeździć z opóźnieniem. Najśmieszniejsze jest to, że niektórzy odczytują tablicę na czole autobusu dosłownie i napisane jest cmentarz miejski, cmentarz farny i myślą, że do miejskiego nie dojadą, a tymczasem jedziemy przecież koło wszystkich cmentarzy i zaczyna się problem przy wsiadaniu. Powoli zaczniemy jeździć nie o czasie już teraz. No, powiem wam, że takie tłumy się zaczęły, że ledwo jadę, dosłownie. Ludzie stali mi tutaj nawet, żebym miał kabinę otwartą, to by do kabiny weszli. Dosłownie. Powoli ta cała organizacja tutaj ruchu zaczyna się sypać, tak jak myślałem, bo zaczynają jeździć tak jak, wiadomo, jak przyjadą samochodami, to chcą gdzieś zaparkować, a wtedy już nie patrzą na nic. Na znaki, jeżdżą na pamięć, patrzą tylko, żeby przejechać o slalomem na przykład, żeby tylko się gdzieś wcisnąć i tak dalej. Ludzi jest bardzo dużo, teraz więcej zaczyna wracać, jak jechać na cmentarz. Opóźnienia mam już sporo, bo już powinienem być dawno na Ryskiej, na punkcie kontroli, a jestem dopiero tu, gdzie widzicie, czyli na Wysockiego. Na
komunalny, bardzo dużo ludzi, na miejski cmentarz, bardzo dużo ludzi jedzie. A to dopiero początek. 11.42, wyjeżdżamy z... wyjechaliśmy już z dworca PKS, opóźnienia to mamy 6 minut. No ale musiałem skorzystać po raz pierwszy dzisiaj z wieży ciśnień. Regulować ciśnienie musiałem. No i jedziemy do miasta z powrotem. A tam jak utkniemy w korkach, to możemy sobie postać. Także teraz podejrzewam, że każde następne kółko będzie z coraz to większym opóźnieniem. Niestety. Może dojść do tego, że jedno kółko wypadnie po całym dniu. Teraz będą najgorsze godziny, chociaż później zaczną się z kolei przerwy na kanapkę, no ale kanapkę też trzeba będzie zjeść. 14.10 chyba, tak? Mamy pierwszą kanapkę dzisiaj, a jest dopiero 11. No zobaczymy, jak to wszystko będzie. Na razie jedziemy z powrotem na Raginisa, a jak widzieliście, tam już się zaczyna Meksyk. No już widać, że Rossmann nawet szyld przeniósł. Miejsce, gdzie będzie teraz obecnie sklep. A tak przy okazji zobaczcie, jak się psuje pogoda. Wcale się nie zdziwię, jak po południu zacznie padać. Także kto pojechał z rana na cmentarz, to ten jest mistrzem. Teraz może być już mokro po południu. Na razie z tego, co widzę, więcej jest jadących z cmentarza niż na cmentarz. Prawdopodobnie sytuacja ulegnie odwróceniu. Z rana jechali na cmentarz, teraz wracają. A jeszcze, żeby było ciekawiej, to po obiedzie, czyli gdzieś między 13 a 14, podejrzewam, będzie kolejna fala jadących na cmentarz. Ciekawe tylko, co się stanie, jak okaże się, że pogoda się skiepszczy. Zobaczymy. Jedziemy dalej. Coś mi się zdaje, że wszystkie autobusy cmentarne utknęły tam w korkach. Od dłuższego czasu żaden autobus nie jedzie od strony cmentarza, żaden. Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale pewnie wszyscy stoją na tych wszystkich uliczkach, którymi będziemy zaraz jechać. Takie oto sceny tutaj teraz. 12.03 jest, powinniśmy już być gdzie? Chyba już w drugą stronę, tak? 12.06 powinniśmy być na Błękitnej. No to, tak jak mówiłem, teraz będzie już tylko rosło opóźnienie. A zobaczcie, co się dzieje na przystanku. Mało tego, że wracają ludzie do miasta, to jeszcze są tacy, którzy stąd chcą jechać na miejski. No i to wszystko się ładuje do autobusu. Za nami jedzie C5, którą wyprzedziliśmy. Tylko, że w pewnej odległości, bo nie wiem czemu, ale jakoś tam został na przystanku. Może nie mógł wyjechać. No i teraz będzie pakowanie się przez 5 minut. Nie rozumiem toku myślenia niektórych ludzi. Wbijają się na prawy pasek, tu można dwoma pasami jechać. I tu kolejny przystanek, pełen ludzi. No. Mamy 12.15.17. Dalej wszystko stoi. No to teraz już tak będzie. Do zmroku aż podejrzewam. Na Białówny pustki. A teraz taka ciekawa sytuacja się zaczęła robić. Bo ludzie, myśląc, że jadę na plac NZS, jadą ze mną. I potem jak się okazuje, że ja na tym placu się teraz nie zatrzymuję, przychodzą się, pytają, czy ja jadę na plac. Tak, ale najpierw muszę jechać na dworzec. I wychodzi na to, że ludzie jadą ze mną najpierw na dworzec PKS, a potem wracają do placu NZS. Takie oto ciekawe rzeczy się dzieją. Ciekawe, jak będzie teraz.
zaraz zobaczymy. Na razie sporo ludzi ze mną jedzie. Jak zaczną, nie zaczną tu wysiadać, to podejrzewam, że będą myśleli, że jadą na plac NZS. Zaraz zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie parę osób wysiadło. Znowu jesteśmy na dworcu. Tym razem jesteśmy na pusto. I chyba tak jak mówiłem wcześniej, chyba wszystkie C1 chyba utknęły w korku, bo teraz pojechały wcześniej przede mną dwie na raz, jedna za drugą, jak jechałem przez ulicę Piłsudskiego, a teraz przed chwilą jedna C1 też pojechała w stronę miasta, czyli ja teraz jadę jako druga C1, więc kumulacja nastąpiła przez te właśnie korki tam na Raginisa. Ludzie niezorientowani z tymi autobusami, bo to wiecie, raz w roku to ciężko pojąć, jak te autobusy jeżdżą. Wcale się nie dziwię z jednej strony, no ale z drugiej strony, jeżeli ktoś ma do odwiedzenia cmentarz, to powinien jako tako się zorientować, jaki tam autobus będzie jeździł. Wiadomo, że są zawsze jakieś te linie cmentarne uruchamiane, więc można by było w jakiś tam sposób się zorientować. Jedziemy przed C3. C3, patrzę, ma tyle czasu, że nawet ma czas na postój na dworcu. Ja tak naprawdę jeszcze ani razu postoju nie miałem. Znaczy miałem, no tam po 4 minuty, po 3. Ale co to za postój? To nic, później kanapką sobie odrobię. Teraz patrzę, nie ma nawet chętnych, żeby jechać na cmentarz Farny. To i dobrze, będzie mniej ludzi tym razem, tym kursem. Przede mną niedawno pojechała C1, to pewnie dlatego. Tutaj wszędzie pusto, zobaczcie, całe miasto się objeżdża i centrum i wszystko i jest pusto. A później dojeżdżasz, kurde, do Raginisa i Wysockiego i tam cały ruch się kumuluje. No niestety tam jest to tyle kiepsko, że są trzy cmentarze koło siebie. To jest najgorsze miejsce z możliwych. C3 sobie powoli pyrka, a ja jestem spóźniony z 10 minut, tak? Zaraz zobaczymy, ile ja jestem spóźniony. 12:34 powinienem być przy tarczy lalek, a jest 36. No to jestem spóźniony 3 minuty. Tyle tylko, że powinienem mieć postój tam chyba 6 czy 7 minut na końcówce, a nie było. O, kolejna C1 jedzie. Kolejna C1. Także jesteśmy w mniej więcej równych odstępach. Spóźnieni to spóźnieni, ale w równych odstępach. Tam tylko te dwie, jedna za drugą pojechały na Piłsudskiego, które mijałem. Jedna wyjechała z Piłsudskiego, a druga na Piłsudskiego jeszcze na światłach stała. Ruszyła chyba druga tura odwiedzających, bo jest już 13:40, więc po obiedzie niektórzy wybierają się na cmentarz. Zobaczcie, jak tutaj pusto raptem. Ciekawe, jak tam dalej na Raginisa. Na razie fajnie. Całkiem sympatycznie. I wyobraźcie sobie, że prawie o czasie jadę, bo mam chyba tylko minutę czy dwie opóźnienia. Także całkiem nieźle. A teraz te kółeczko zakończy się przerwą na dworcu. To będzie nasza dzisiaj przerwa pierwsza, 14:10 do 14:25, 15 minut przerwy będzie. I potem każde następne kółko kończy się przerwą, tak? Teraz widziałem na YouTubie. Tak? No. To super. Oglądałem. Dobrze, oglądaj. To teraz podróżujemy na cmentarz. No, a pan teraz nagrywa filmik? Tak. O, to fajnie, ja się będę na filmiku. Może będziesz. Się też śmiejemy. No, także jedziemy dalej. Pozdrawiamy kolegę na filmiku. I próbujemy się przepchnąć w stronę cmentarza. Tutaj widzę, dalej stoją samochody. Myślałem, że
myślałem, że to już będzie mniejszy korek, ale jeszcze wygląda na to, że sobie troszkę postoimy. Na Wysockiego Raginisa. No to jesteśmy o czasie, można powiedzieć. Powiem Wam, że ruch jest już o wiele mniejszy. Minęła właśnie 14, ale tu patrzę, mówiąc delikatnie, matołków to nie brakuje. Zobaczcie, lewy pas pusty. Można jechać 120, jak ktoś chce. Nie, będą wszyscy na prawy pas wjeżdżać, pomimo tego, że już nie wspomnę, że jest linia ciągła. To jednak po coś tutaj te słupki porobili. Jeszcze zabrakło taśmy między słupkami, to może wtedy by nie przejeżdżali. I wszyscy jadą w korku, stoją do skrzyżowania, jak można normalnie jechać. Jak można normalnie jechać lewym pasem przecież, na wprost. Co oni liczą, wciskając guzik w sygnalizacji świetlnej, skoro jest migające żółte. Jakie światło się zapali? Niebieskie? Nie wiem. Tutaj po lewej stronie, na lewym pasie, to nawet specjalnie zlikwidowali te wysepki takie, te przykręcane do asfaltu, żeby ludzie mogli jeździć. No i tak jadą wszyscy prawym pasem. Ja nie wiem, może żeby stali i kierowali ruchem, to może by jeździli tamtędy, a tak. No ale na szczęście jakoś to się rozładowuje. Zobaczcie, jak pusto na Wysockiego Raginisa tutaj na skrzyżowaniu. Jak się pusto zrobiło. Śmiem twierdzić, że już chyba najgorsze za nami. Teraz już będzie tylko coraz mniej. Jeszcze druga tura pewnie ludzi ruszy po obiadach. Ale za jakąś godzinę, dwie powinno to się zacząć powoli uspokajać, bo będzie też ciemno się robić. Chociaż na przystanku jeszcze sporo ludzików stoi. Lecimy dalej na przerwę, też trzeba zjeść jakiś obiad. Idziemy na przerwę teraz. Czas na przerwę. Ciekawe, czy jak tutaj stanę, to ktoś przejedzie. A może i przejedzie. No dobra, przerwa odbyta. Może trochę krótsza niż powinna być. Oddawajcie mikrofon. Trochę krótsza niż powinna być. Ale tak sobie pomyślałem, że jak ja teraz zrobię opóźnienie, a to po prawej stronie, co widzicie, takie metalowe cudostwo, to jest wyjście z przejścia podziemnego, prawdopodobnie będzie tutaj. Także fajnie to będzie kiedyś. Kurde, na C3 tyle czasu mają wolnego, że nawet postać mogą, a ja dopiero co się zatrzymałem, już muszę jechać. No, tak sobie pomyślałem, że jak za długo będę stał, to narobię sobie opóźnienia i później następnym kółkiem cała przerwa mi zniknie przez te opóźnienia. Bo tak, ja wyjadę opóźniony, dojdzie opóźnienie z trasy i w końcu summa summarum się okaże, że całkiem przerwy nie będę miał. Także wolę wyjechać teraz o czasie, żeby później kawałek przerwy się uchowało. A będzie potrzebna, żeby ciśnienie wyregulować. Także wyjeżdżamy, powiedzmy, minutę spóźnieni, ale za to odbyliśmy przerwę. Tutaj patrzę, że niektórzy to nie wiedzą, o co chodzi z tym zakazem wjazdu. Jest napisane jak wół, że nie można wjeżdżać, ale tu patrzę, takim, co mają czapkę z daszkiem, niekoniecznie jest napisane.
że nie można. Oni mają swoje podejście do przepisów ruchu drogowego. No dobrze, to lecimy. Zostało nam jeszcze dzisiaj 3 kółka do zrobienia. Wyobraźcie sobie. I po każdym z nich będzie przerwa na kanapkę. A po ostatnim zjeżdżamy do zajezdni. Zatem lecimy. Zobaczymy, co tam słychać na cmentarzu, na cmentarzach właściwie. 14:35. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy o czasie. I po tym, co widzę na centrum przesiadkowe, śmiem twierdzić, że chyba już jest za nami wszystko. Teraz zaczną się pewnie powroty z cmentarza. Jak widać, na cmentarz już pusto. Teraz podejrzewam, będą powroty. Także 36 odjazd. Będziemy o czasie. Wyobraźcie sobie. Ciekawe, jak tam sytuacja na Raginisa. Jak zjeżdżałem na dworzec, to najpierw jechały dwie C1-ki, jedna za drugą, a potem trzecia, jakieś może 3-4 minuty za nimi. Także chyba w którymś momencie musieli wszyscy utknąć w korku. No i teraz tak sobie podróżują razem. A my jesteśmy jak ten samotny biały żagiel. 15:10. Dojeżdżamy do dworca. I gdzie ja mam przerwę uskuteczniać, jak tam stoi C1 i C3? Chyba C1 zaraz pojedzie. To my na jej miejsce wskoczymy wtedy. Na razie jadę na przystanek dla wysiadających. Dwa autobusy stoją. W środek się wcisnę między nie, ale by było. Ale by było wtedy. Jakbym tak się wcisnął między nich. Ale ja się nie będę wciskał, ja sobie spokojnie stanę z daleka. Poczekam, aż odjedzie C1 przede mną, bo i tak ja nie jestem teraz pierwszy do odjazdu. No powiem wam, jestem pod wrażeniem tutaj tych prac, jakie zostały wykonane, jeśli chodzi o dworzec. Raz, że te perony zadaszone i to wszystko, ale już i przejście podziemne jest zrobione. Co prawda nie wiem, czy jest przelotowe już, czy już można przejść na drugą stronę, jeszcze oczywiście nieudostępnione dla pieszych i pasażerów, ale chodzi o sam fakt, że już po prostu można normalnie przejść, wejść do podziemia. No i nie wiem, czy tam już gdzieś dochodzi na drugą stronę, czy nie. W każdym razie fajnie to wygląda. I naprawdę dworzec po prostu jest nie do poznania w porównaniu z tym, co było kiedyś. Już nie wspomnę o tych peronach zadaszonych, nie wspomnę o tych wszystkich innych tutaj udogodnieniach, jak przejście podziemne i tak dalej. Nie ma kładek, wszystko to zniknęło, zupełnie inaczej to teraz wszystko wygląda. Także naprawdę jestem pod wrażeniem. Będziemy odpalać pomału i za chwilę będziemy jechać dalej. 15:36, tak sobie jadę i tak sobie myślę, po co było z rana tak się pchać w tłoku, w kolejce. Kurde, drzwi się ledwo zamykały, autobus ledwo jechał, tyle ludzi było, stali tutaj, mało do kabiny mi nie weszli. A teraz można na miejscach leżących nawet sobie jechać na cmentarz. Na centrach przesiadkowych pustki, w autobusie pustki, na przystankach pustki. Teraz jedynie tłok to może być w drodze powrotnej z cmentarza, ale też ciekawe, jak to będzie, bo jak wracaliśmy poprzednim kółkiem, to wcale tak tłoczno nie było w drodze powrotnej. Zobaczcie, jak wygląda centrum przesiadkowe o godzinie 15:37. Po prostu bajka.
Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. 17.27 wybiła, jak to mówią. Co to oznacza, moi drodzy? Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że wyjeżdżam na ostatnie okrążenie dzisiaj. Tak się zastanawiam, jak długi wyjdzie dzisiejszy film. Będę starał się zmieścić w godzinie. Ale nie wiem, czy się uda. Wyjeżdżam zatem na ostatnie kółeczko. No, to nie jest przejście dla pieszych, żeby tak się szwendać po... Tu jest przejście dla pieszych, jeśli już. Także lecimy na ostatnie kółeczko. Jak widzicie, z dworca żywego ducha nie ma. Nikt nie chce jechać. Tutaj są znaki ustąp. Tutaj zrobili ruch tak jak na rondzie, czyli pierwszeństwo ma zjeżdżający z ronda. Bo ja tak się jeżdżę i się zastanawiam, czemu tu znaków nie ma na rondzie przy wyjeździe z ronda. To widocznie jest tak jak mówię, czyli pierwszeństwo ma zjeżdżający z ronda. Urząd Marszałkowski, przystanek. Już pewnie teraz nawet nikt nie zechce na cmentarz jechać o tej porze. 16.45. Jesteśmy na Raginisa. Ostatni nasz przejazd dzisiaj tędy. Zobaczmy, jak wygląda to wieczorową porą. Bo jak widać, już się ciemno zrobiło całkowicie. Co prawda cmentarza za wiele nie zobaczymy, ale coś tam może będzie widać. Przy okazji macie porównanie, weźcie porównajcie pierwsze dzisiaj kółko. Takie kółko z okolic południa, około godziny 12. I teraz kółeczko robione o godzinie 16.45, kiedy przejeżdżamy koło cmentarza. Zobaczcie i porównajcie, jak to wszystko wygląda, jaka jest różnica, jeśli chodzi o ruch. Pięknie oświetlone cmentarze, groby. Teraz zobaczymy, jak dużo ludzi na przystanku. No, całkiem sporo. Ale jak na tę porę, to w porównaniu z tym, co było wcześniej, to jest nic, dosłownie. Lecimy dalej w takim razie, zobaczymy, co pod Miejskim. Ulica Wysockiego. Kolejny przystanek pod cmentarzem Miejskim. Trochę osób wsiadło, ale to też w porównaniu. No, nie, nie, jeszcze jeden i jeszcze jeden, także jeszcze dwa. To ja się pomyliłem, jeszcze dwa. Ja pani powiem, kiedy wysiąść. Mam taką... No, parę przystanków będzie. Tutaj cmentarz prawosławny, też pięknie oświetlony. W sensie zniczy pełno. I dzisiaj wszędzie świecą się znicze. Ruch coraz mniejszy. Podejrzewam, że gdybyśmy tak jeździli, tak jak ja kiedyś pamiętam, jeździłem na trójce, to tak do godziny 19 mniej więcej jeszcze był ruch wokół cmentarzy. A już około godziny 20-21 to już praktycznie można było powiedzieć, że już nie ma nikogo. Tylko znicze się świeciły i kwiaty stały na grobach, nic poza tym. Czyli jesteśmy o czasie, bo za chwilę wskoczy 17.12. My powoli dojeżdżamy do pętli. To nasza ostatni dzisiaj pobyt na centrum przesiadkowym pod dworcem. Czasem porozdzielają jakieś te wszystkie linie, która gdzie, bo na razie to tak trochę
komicznie wygląda. Tyle wszystkich tych, przepraszam, peronów. A tutaj używane są tylko dwa. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja już kończę też, dziękuję. No i to właśnie, tak jak powiedziałem, kończymy zatem. Jeszcze ile się przejdę, zobaczę tylko, czy tam nic z tyłu nie zostało. I będziemy smarować do zajezdni. Sprawdzony, nic nie zostało. Możemy zjeżdżać, moi drodzy. Powiem wam, że kiedyś, jak jeszcze nie pracowałem w BKM, jeździłem jeszcze wtedy, kiedy linia C1 czy tam C3, chyba to wtedy była linia, z tego co pamiętam, to chyba C3 jeździłem, która odjeżdżała z rynku Kościuszki na przystanku. To ja wtedy jeszcze odjeżdżałem właśnie stamtąd do na cmentarz Farny. Zdarzało mi się. To powiem wam, że jak się jechało, że ja lubiłem wieczorami jeździć na cmentarz, to jak się jechało tym wieczornym autobusem, no to powiem wam, że pobojowisko było w autobusie. Kwiatów pełno, jakichś różnych rozsypanych, no wszystkiego, i ziemia, i liście, i no, syf totalny był. Powiem wam, że dzisiaj, no wiadomo, czysto nie jest. Na pewno są liście, na pewno jest piasek, na pewno są jakieś różnego rodzaju zanieczyszczenia. Ale bez porównania do tego, co było kiedyś. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że ludzie częściej po prostu teraz kupują rzeczy na cmentarzu, czyli nie wiozą ze sobą kwiatów w takich ilościach jak kiedyś, nie wiozą różnego rodzaju wiązanek, no wszystkiego tego, co zazwyczaj się można kupić wszystko praktycznie pod cmentarzem, więc po co jechać z tym autobusem? I dlatego w autobusie też jest to wiele czyściej. No wiadomo, po takiej ilości ludzi, jaka dzisiaj przeszła, szczególnie w godzinach południowych, bo to wtedy było największe oblężenie, jeśli chodzi o cmentarze, no to naprawdę bardzo dużo ludzi dzisiaj przewaliło się przez ten autobus. Momentami, to powiem wam, było tyle ludzi, że trzeba było domykać drzwi na 2-3 razy, bo wiadomo, jak stali w drzwiach, to te drzwi nie chciały się zamykać i trzeba było je domykać 2-3 razy czasami. Takich kursów miałem chyba ze 2. Naprawdę no maksa przepełnionych ludźmi. Ale to też nie całe kursy, tylko praktycznie z cmentarza Farnego w stronę miejskiego i potem z miejskiego do centrum, kilka przystanków w stronę centrum jadąc. Także tak to mniej więcej wyglądało, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy. Także taki to był charakter, takie to były dzisiaj przeboje, taka to była trasa, taki to był charakter rozkładu. Rozkłady cmentarne są specyficzne, jeśli chodzi o przejazdy, no bo to nie są typowe rozkłady takie, wiecie, na co dzień. To są rozkłady specjalne, na specjalne dni. Przejechałem się tylko jednym rozkładem, a przecież tych rozkładów jest kilka. Od 1 do 8 chyba, jak się nie mylę. Więc trzeba by każdą linią się przejechać, by móc porównać, jak się jeździ na poszczególnych liniach. Mam nadzieję, że u innych też dzisiaj było całkiem spoko. I jakoś ten dzień wam wszystkim minął, panowie i panie, bo pewnie też jeździły. Pozdrawiam serdecznie zatem wszystkich. Ja już dojeżdżam do zajezdni. Zaraz będę chował wszystkie zabawki. I do zobaczenia w następnym filmie, w następnych odcinkach, w następnych przygodach kierowcy autobusu. Trzymajcie się. Jutro kierowca ma wolne i też pojedzie na cmentarz. Do zobaczenia.